Opracowując fotografię, posługujemy się nierzadko techniką kopiowania lub wycinania fragmentów obrazu. Aby skopiować fragment, musimy się posłużyć zaznaczeniem. Narzędzie do zaznaczania widoczne jest na karcie Start w grupie Obraz. Po rozwinięciu menu wybierzemy zaznaczenie prostokątne, a następnie zaznaczymy fragment obrazu. Aby skopiować ten fragment w inne miejsce, powinniśmy nacisnąć prawy przycisk myszy i w menu podręcznym wybrać polecenie Kopiuj. Następnie w innym miejscu naciskamy prawy przycisk myszy i wybieramy w menu podręcznym polecenie Wklej. Fragment ten można przesuwać, dopóki aktywne jest zaznaczenie. Natomiast w momencie, gdy klikniemy, Poza zaznaczeniem, fragment ten zostanie trwale wbudowany w zdjęcie, tak jak teraz. Cofniemy wykonane zmiany i zaznaczymy ponownie fragment obrazu, ale tym razem wybierzemy polecenie wytnij. Zauważ, że fragment obrazu jest przenoszony do schowka, pozostaje puste miejsce, natomiast w momencie, gdy wybierzemy polecenie wklej, Zostanie on wstawiony w inne miejsce. Oprócz poleceń dostępnych w menu podręcznym mamy również do dyspozycji technikę kopiowania lub przenoszenia za pomocą myszy. Zaznaczamy ponownie fragment i teraz naciskając klawisz Ctrl przesuniemy zaznaczony fragment w inne miejsce. Jak widzimy jest to odpowiednik poleceń. Kopiuj, wklej. A teraz wykonamy operację przenoszenia. Po zaznaczeniu fragmentu obrazu przeciągniemy ten fragment za pomocą myszy, i jak widać, jest to odpowiednik poleceń: Wytnij, wklej. Mamy również możliwość tak zwanego przycinania zdjęcia, gdy zaznaczymy jakiś fragment obrazu, a następnie wybierzemy polecenie: Przytnij. Pozostanie jedynie ten fragment obrazu. Wszystkie fragmenty znajdujące się naokoło wybranego fragmentu zostają usunięte i naturalnie obraz ma od tego momentu nowe rozmiary. Innym sposobem zaznaczania jest tak zwane zaznaczenie dowolnego kształtu, a więc już nie prostokątne, lecz możemy wybrać dowolny fragment. Pokażmy to na przykładzie chmury, zaznaczymy ją. Niezbyt precyzyjnie, ale obrazuje to dobrze możliwość oferowaną przez Paint'a. Po puszczeniu przycisku myszy możemy ten fragment przesuwać lub kopiować. Skopiujemy go trzymając wciśnięty klawisz CTRL. Zaznaczanie dowolnego kształtu służy do tak zwanego szparowania fotografii, a więc precyzyjnego zaznaczania nieregularnych fragmentów obrazu. Mamy również możliwość odwracania zaznaczenia. Wybierzemy zaznaczenie prostokątne, zaznaczymy jakiś fragment, następnie wybierzemy polecenie odwróć zaznaczenie, co spowoduje, że zaznaczone są wszystkie fragmenty poza tym, który pierwotnie zaznaczyliśmy. Gdybyśmy w tej chwili nacisnęli na przykład klawisz Delete, wszystko na zewnątrz pierwotnego zaznaczenia zostanie usunięte cofniemy i jeszcze jedna technika zaznaczanie wszystkiego i w tym momencie naciśnięcie klawisza Delete spowoduje usunięcie całej fotografii zostaje puste tło.